W Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 imienia Kazimierza Górskiego historia przeplata się z nowoczesnością. Zabytkowy budynek znajdujący się w pobliżu Ronda Matecznego w Krakowie skrywa w sobie niejedną tajemnicę. Jego mury wciąż noszące wojenne ślady kul okalają nowoczesne laboratoria logistyczne, naszpikowane wysokimi technologiami. W Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 możesz kształcić się m.in. w zawodach technika logistyka oraz magazyniera logistyka, a także technika organizacji turystyki. Logistyka jest procesem planowania, realizowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. W naszej szkole kształcimy w zawodzie technik logistyk, jest to bardzo popularny kierunek. Nasz absolwent planuje, organizuje, realizuje procesy zarządzania materiałami, surowcami, wyrobami gotowymi, dba o wysoką efektywność swojej pracy, potrafi zarządzać zespołem, dba o to, by właściwy towar dotarł we właściwe miejsce, we właściwym czasie i oczywiście posiada wykształcenie średnie. Trzeba powiedzieć, że wybór dokonywany był przede wszystkim pod względem jakości nauki, bardzo dobrego kształcenia praktycznego, jak i dobrego dojazdu do szkoły. W kwestii jakości warto wspomnieć, że szkoła ma bardzo dobre wyniki z egzaminów z kwalifikacji. Jest duża grupa uczniów, którzy zdają je na 100%. W kwestii dobrego kształcenia praktycznego warto mieć na uwadze współpracę z firmami zewnętrznymi, jak i bardzo dobre wyposażenie sali, które ma symulować środowisko pracy. W kwestii dobrego dojazdu warto mieć na uwadze, że szkoła znajduje się blisko węzła przesiadkowego Rondo Mateczne. Szkoła realizuje ambitne autorskie plany nauczania, które są odpowiedzią na obecne wymagania i potrzeby rynku pracy. Poza częścią oczywiście praktyki teoretycznej dbamy również o praktykę praktyczną naszej młodzieży, między innymi na stażach wakacyjnych. Pracownie są doposażone w sprzęty profesjonalne, między innymi w czytnik RFID czy w pełno doposażony paletowy regał. Czynnikiem najważniejszym, o którym nie wolno zapomnieć, jest czynnik ludzki, czyli młody, zgrany, ambitny zespół nauczycieli starają się jednak najlepsze wykształcenie naszej młodzieży. Pojęcie logistyki obok strategii i taktyki niegdyś ściśle związane było z wojskowością. Z czasem zostało ono rozszerzone także na sferę cywilną. Jak ważna jest rola logistyki oraz logistyków w obecnym świecie, pokazał czas pandemii, na przykład podczas organizacji transportu szczepionek, lekarstw czy żywności. Raporty rynkowe potwierdzają, że branże zajmujące się transportem i logistyką w ciągu następnych lat będą miejscem stabilnym do pracy. 9 na 10 przedsiębiorców nie planuje zmieniać zatrudnienia. Dane donoszą, że 7% z nich wciąż chce powiększać swoje zespoły. Prognoza zatrudnienia netto wynosi prawie 10%. Firmy logistyczne potrzebują ludzi z dużą wiedzą, odpornością na stres oraz umiejętnością pracy w zespole. Warto wybrać technika logistyka w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, aby te cechy rozwijać. Podstawą zarządzania logistyką w firmie są systemy informatyczne, dedykowane i dostosowane do specyfiki i procesów. Podczas nauki na naszym kierunku można poznać wiele ciekawych programów informatycznych, np. Gantt Project, WenSim, BizAgi Studio czy systemy klasy WMS. Dzięki współpracy z Politechniką Krakowską mogliśmy odwiedzić jej laboratoria. Korzystaliśmy m.in. z symulatora kokpitu F-16, symulatora tramwaju czy programów ERP. Technik logistyk w naszej szkole to jakość, pewność pracy i idące w parze wiedza i umiejętności. Uważam, że nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do pracy w zawodzie logistyka. Mamy najlepszych nauczycieli, lekcje są bardzo różnorodne i ciekawe, a moje wrażenia po kilku latach nauki są same pozytywne. Po 4 latach logistyki z pewnością mogę powiedzieć, że nasze kwalifikacje zawodowe podniosły się do bardzo wysokiego poziomu. Nauczycieli okazywali nam serdeczność i traktowali nas jako równych sobie. Cieszę się, że wybrałam tą szkołę. W jaki sposób najlepiej przygotować się do zawodu logistyka? O tym przekonamy się w sali symulatorów. Znajdujemy się w laboratorium symulatorów. Pracownia powstała w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej. Ale nie tylko mechanicy mogą korzystać w naszej szkole z tej pracowni. Również technicy logistycy oraz magazynierzy logistycy.
pracowni jesteśmy w stanie symulować ruch miejski w bezpiecznych warunkach oraz w ramach logistyki fakultatywnej symulować również kokpit samochodu ciężarowego. Wielokrotnie zadawane jest mi pytanie dotyczące tego, czy transport i spedycja to branże przyszłości. Myślę, że odpowiedź jest tutaj jednoznaczna. Tak, są to branże przyszłości, ponieważ zawsze czynnik ludzki będzie potrzebny w procesach TSM. Zachęcam do rekrutowania się na kierunki technik logistyk i magazynier logistyk. Technik logistyk i magazynier logistyk, a także technik organizacji turystyki to zawody przyszłości. Festiwal zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.